Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem zaprezentować kolejną maszynę rolniczą. Tym razem jest to prasa Klas Variant 360 z 2011 roku. Przebieg 16 tysięcy z kawałkiem bel. Parę belek my zrobimy. Chciałem pokazać tutaj maszynę w użytkowaniu, jak wygląda i funkcjonuje. Zobaczcie sami. Tam dalej człowiek prasuje. Dopiero co zaczął. To jest belka słomy z tej prasy. Zgniot, jak widzicie, ustawiony na maksa od samego początku. Bardzo ładnie zrobiona bela. Sznurowanie siatką. Siatka oryginalna, klasowska. 900 zł za siatkę. I zaraz tutaj człowiek w drugą stronę będzie prasował i zobaczymy, jak to wszystko działa. Słomy sporo, grubo leży. Na próbę mamy John Deere'a 6150M, 150 koni. Ciągnik, oczywiście ta prasa nie wymaga 150-konnego ciągnika. Akurat my taki sobie wzięliśmy, żeby był wygodny dla pracownika. Świeży, klima, oczywiście coś takiego przyjemniejszego do działania. No i prasa, która, jak widać, działa świetnie. Robi bardzo ładne, równe bele. Siatka po belce rozłożona jest równomiernie. Nie ma wystających, wykrzeczastych brzegów. To nie sipma, jednym słowem. Słomy sporo, grubo jest. Bardzo lubimy prasy Klasa. Serwisuje się je bardzo łatwo. Pracownik w zasadzie bez przeszkolenia tę prasę bez problemu użytkowuje. Nie jest najeżona czujnikami. Łatwa i w miarę tania w użytkowaniu. I belka za belką wylatuje.
akurat słup się trafił. Widać jeszcze, że pracownik nie ma takiej dużej wprawy, bo nie ma jakiegoś zawrotnego tempa prasowania. No ale wiadomo, że tutaj pracy na wyścigi nie będzie się brał. Bardzo ładne, równe bele. Praska ma dwa łączone pasy, ale nie przeszkadza jej to robić dobre bele. Piękna bela. Ładna, równa. Zapraszamy do oględzin prasy. Prasa w naprawdę bardzo dobrym stanie. Dobrze działająca, dobrze wyglądająca i robiąca takie bele. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!